Panowie, wielki powrót do Opola. Czym zaskoczą panowie teraz publiczność w tym roku, za tydzień tak naprawdę? Zagramy wiązankę swoich największych przybojów i cieszymy się, że muzyka rockowa, nie tylko Big Six, ale muzyka rockowa wraca do Opola, bo rock był zawsze obecny w Opolu. Może nie tak mocno akcentowano jego obecność, ale przypomnę, że w Opolu na festiwalu w Amfiteatrze Opolskim debiutowała chociażby Kora i zespół Manam, występował zespół Republika, grały zespoły takie jak Lady Punk. Więc powracamy we wspaniałym towarzystwie, bo są nasi przyjaciele ze Sztywnego Pala Azji, Proletariatu, Chłopców z Placu Broni, Kobranowski. Także czujemy się tutaj bardzo rodzinnie i myślę, że będzie to niezapomniany koncert, bo wszyscy bardzo się lubimy i to będzie taka, myślę, rockowa odpowiedź na to, dlaczego rock'n'rolla nie było w Opolu. I postaramy się zrobić dym i piekło na scenie. Czyli będzie się działo, będzie gorąco. Na pewno. Będą gitary, będą perkusje, nie będzie żadnego grania z taśmy, totalnie na żywo, no i oczywiście będą przeboje. Zapewniamy, że nie będzie playbacku, te czasy już minęły. Czyli może ma pan nam to obiecać, że zero playbacku, tak? To mamy nagrane. No, zespoły rockowe grają na żywo, zresztą zespołem rockowym ciężko się gra z playbacku, my się męczymy, kiedy nas zmuszają do tego, ale wszyscy gramy na żywo i oczywiście mamy nadzieję na gorący doping i taką stworzenie takiej wspólnoty z publicznością. No właśnie, bo wspomniał pan o tym, że jak będą panowie grali na żywo, ale nie wszyscy artyści zawsze grają na żywo. Niektórzy młode pokolenie sięga po autotuna. Jak panowie to oceniają jako muzycy z państwa perspektywy? Wartość zespołu poznaje się po tym, jak występuje na żywo i jak się prezentuje na żywo. Myślę, że wtedy każdy ma doskonałą możliwość oceny takiego artysty. No jeżeli ktoś się dostraja i wspomaga elektroniką, no to wiadomo, że wygląda to troszeczkę gorzej i na świecie ogólnie jest trend do tego, żeby grać jednak na żywo, żeby unikać tego wspomagania. Mamy takiego kolegę, który non-stop gubi dokumenty, gubi komórkę, własną bieliznę. Jego nazywamy sztuczną inteligencją. Dobrze, to przejdźmy może do takiego pytania. A z kim panowie z młodego pokolenia chcieliby nagrać duet? Znaczy, z kim mogliby nawiązać współpracę? Bo jednak to pokolenie młode się rozwija, prężnie działa tutaj u nas na rynku muzycznym. Może Roxana Węgiel, może Vicky Gabo? Nie, bardziej poszlibyśmy w klimaty metalowe. Z Nocnym Kochankiem lub z Łydką Grubasa na przykład. Tak, raczej byśmy tutaj szukali pokrewieństw rock'n'rollowych i myślę, że Nocny Kochanek i Big Sis to byłoby dobre połączenie. Wielki powrót do TVP Big Cycu, a czy teraz coś dalej w TVP? Bo wiadomo, szykuje się Voice Kids, Voice Senior, The Voice of Poland może? Voice Senior zdecydowanie, to nastawiamy się na ten format. Ale cieszy nas, że wracamy nie tylko do Opola, ale właśnie do TVP. Byliśmy obecni już w kilku programach muzycznych tej stacji. No naprawdę po dłużej przerwie udzieliliśmy wywiadu dla Teleekspresu, także tak naprawdę wracamy na stare kąty, bo ja tutaj przez lata robiłem programy telewizyjne, na przykład w latach 90. Jeszcze pracują tacy garderobiani, makijażyści, znamy ze starych lat i bardzo się dobrze czujemy powracając tutaj. Którzy są naszymi starymi znajomymi, oni przetrwali ten najazd Hunów w TVP i fajnie, że no, prawdziwe rasowe zespoły muzyczne wracają tutaj i na festiwal, i do w progi TVP. Myślę, że to zaowocuje jakimiś, być może nowymi formatami. Zobaczymy, jakie będą propozycje, jakie będą pomysły. Jak ostatnio widzieliśmy się, panie Krzysiu, był pan przed ślubem, teraz jest pan po ślubie. Jak układa się w małżeństwie? Cudownie, układa się bardzo dobrze. Jestem pod coraz większym wpływem żony. Zrzuciłem ostatnio jedzenie mięsa i właśnie tak samo jak ona zostałem wege. Więc myślę, że małżonka ma na mnie dobry wpływ. Jeszcze trochę poczekam i zamierzam rzucić także alkohol. Więc no w zasadzie... To jest science fiction. Ten alkohol to science fiction. Nie, stwierdziłem, że wolę żonę niż alkohol. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Widzimy się w Opolu. Do zobaczenia.